dziesiątki były liczone podwójnie, a później zostały przekazane do Henryka, które te dziesiątki dziś sobie zanotowywał na karteczce jakieś kreseczki i na końcu pojawił się wynik. Panowie, tu się popełnia przestępstwo. Wy jesteście podejrzani o popełnienie przestępstwa. Tu są świadkowie. W normalnych okolicznościach te głosy powinny być przeliczone. Tu i teraz, w towarzystwie tych tutaj świadków. Jeżeli panowie zaplombujecie tą urnę, to dokonujecie w tej chwili fałszerstwa wyborczego. Oczywiście. Ja nie rozumiem, dlaczego komisja... I koniec kropka. To jest cel. Jesteśmy zainteresowani, żeby były uczciwe wybory. Jednym głosem, osoba, która sumuje dziesiątki i to tam jest dowód fałszerstwa. Tam jest dowód fałszerstwa. Jakiemu prawu pan podlega? Komisja wyborcza? Nie, to jest wewnętrzne. Wewnętrzny? To niech pan sobie teraz przy sympatykach chodzi, czy to jeszcze raz. Jest tutaj dużo osób. Drogi, co to wysypie tu i teraz i policzy. Tak. Niech pan to policzy. Jakiemu prawu? Ale to nie jest dobrze. Przestań kłamać. Jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Mamy świadków prokuratorów. To jest tak uważam. To jest jako obserwator zostałem odsunięty 3 metry od kart wyborczych, bo mam tylko wiedzieć, że to się zliczą. Proszę nie mówić. Proszę dać. Proszę tutaj poprzez policzymy. Ale to ma przewodniczący w ogóle wziąć, a nie on. Dlaczego on? Czy jest przewodniczący? Kim pan jest? Tu jakieś rzeczy, które nie chciał wyciągnąć. Nie chciał pokazać tej panie przewodniczący, to ten pan może iść z tą urną. Wniosę do niego. Nie wniosę. A on, ten pan jest tym poświęcony, że nie ma tego nieść. Pan próbował wyjść. Proszę. Nie. Kochani, nie do Warszawy. Tu powiedzmy, ja przyjechałem z Warszawy. Wie pan co? Niech pan to wysypie, nie tylko przyjechał. To jest przekręt! Ludzie! To jest przekręt! Jeden głos różnicy i się krócie kasie! A on Henryk wie, jaka jest prawda. Dwie osoby sprawdzały dziesiątki. Okej. Ale Henryk to na końcu zsumował sobie coś zapisywał. Kochani, i na końcu ogłosił wynik. I wyszło, że jeden... Tu nie chodzi o to, czy wygra Darek, czy Irek, czy Marian. Dokładnie. Tylko o ten wał, który tu się dzieje. Dokładnie. Przecież to pójdzie do mediów. Kupka, dokładnie. Kupka na Dariusza Szumiło była taka, a na innych kandydatów była taka. W sensie na Jarka Iwaszkiewicza. Tak jak było wstępnie z tego. I nagle Jarek wygrywa jednym głosem. Uciekamy, nie ma drugiego liczenia i tylko Henryk, człowiek Jarka, przeliczył te głosy. Bo tylko on jest sumował. Ja jestem obserwatorem i to widział w tym momencie, wynieśli 500 kart do głosowania. Ja trochę proszę o ciszę. Ja byłem obserwatorem. Ja stałem spokojnie. Komisja pracowała tak, że zbierała dychy i każdy człowiek, który to przeliczał, liczył 10-10 i każda dycha była przeliczona. I okej. Ale na końcu suma tych 10 była skierowana do pana Henryka, który te dychy sam przeliczał, ładował, zapisywał i wyrzucał. I nie było weryfikacji. I to jest to, o co nam chodzi. Nic więcej. W czasie, kiedy inni przeliczyli. I tyle. Były dzisiaj policzone. Może policzył dobrze, ale nie zweryfikował. Zapisywał jakieś kreseczki i później zapisał i koniec. I to jest ten zarzut. Nic więcej.